Dzień dobry wszystkim. Witam się z Wami, moje drogie i moi drodzy, w piątek. Ja właśnie umyłam sobie głowę, zrobiłam sobie kawkę, ogarnęłam trochę mieszkanie. Czekam, słuchajcie, na moją koleżankę, a w zasadzie przyjaciółkę, która przyjedzie do mnie, albo chyba już jedzie, bo słyszę, jak Mija szczeka, na kawkę poranną, w przerwie w pracy, słuchajcie. Także miałam właśnie sobie usiąść i pogadać troszeczkę do Was o pielęgnacji, którą aktualnie stosuję. Chciałam Wam, dziewczyny i chłopaki, powiedzieć, że jestem zakochana w tych kosmetykach, a w zasadzie w tej serii Awesome Cosmetics. Przede wszystkim za fantastyczną lekkość. Krem na dzień, krem na noc i serum. Seria, która specjalnie charakteryzuje się Później przyjechała. Dobra, jednak jeszcze nie. Więc tak, tutaj mamy nowość od marki Awesome Cosmetics. Ja już Wam o niej wspominałam. W dalszym ciągu testuję, ale uważam, że to przede wszystkim zauważyłam bardzo, bardzo mocne odżywienie i taką totalną miękkość skóry, jaką przy takim regularnym właśnie stosowaniu. No muszę Wam powiedzieć, że przy wielu kosmetykach aż takiego odżywienia nie odczułam. Serum i krem na noc ja używam w pielęgnacji wieczornej, więc po myciu, po tonizacji nakładam serum i jak ono się lekko wchłonie, to nakładam sobie taką troszeczkę większą warstwę właśnie tego kremu. Przede wszystkim tutaj mamy kosmetyki i serię skierowaną na dobrą sprawę do, powiedziałabym, każdego typu ceru. Odżywienie, nawilżenie, ochrona bariery hydrolipidowej naszej skóry jest potrzebna przy każdym typie cery, w każdym wieku. I tutaj mamy taki składnik, jakim jest acetyl zingerone i to jest taki pierwszy fotochemiczny przeciwutleniacz, który działa antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo i dodatkowo mamy bioekolię, czyli taki składnik aktywny, który będzie chronił naszą barierę hydrolipidową, który będzie zapobiegał uszkadzaniu wszystkich czynników zewnętrznych na naszą skórę, czyli tworzy taką totalną ochronę naszego mikrobiomu, naszej skóry. I działa właśnie tak bardzo mocno ochronnie. Oprócz tego w każdym z tych kosmetyków są różne składniki aktywne. Na przykład śliwka kakadu jest chyba, o tak, tutaj ekstrakt ze śliwki kakadu jest w tym kremie na noc. Śliwka kakadu, która działa przede wszystkim tak ochronnie, mocno też regeneracyjnie, niweluje zaczerwienienia. Jeżeli macie cerę wrażliwą, delikatną, to właśnie ekstrakt ze śliwki kakadu jest u Was w kosmetykach Waszych pożądany. No i ja użyję sobie teraz kremu na dzień, tak jak mówię, krem, a może dobra, bo ja nie wiem, kiedy ja się będę malować, słuchajcie. Czy ja się w ogóle dzisiaj będę malowała? Nałożę sobie tak na bogato, słuchajcie. Ładnie pachnie. Bardzo fajnie się wchłania to serum, jest bardzo takie leciutkie, ale mam wrażenie, że jest lekko tłuste, więc ono u mnie przynajmniej w takiej pielęgnacji porannej nie będzie się nadawać pod makijaż, ale ja na razie się makijażem nie robię żadnego makijażu, więc sobie pozwolę. Za chwilę sobie tylko będę naklejała rzęsy bondingowe. No i właśnie taka pielęgnacja wieloetapowa u mnie odgrywa bardzo ważną rolę, bo ja bardzo skupiam się na tym właśnie, żeby głównie w pielęgnacji wieczornej ta pielęgnacja wieloetapowa u mnie była, czyli najpierw jakaś tonizacja, serum, później jakiś krem. I krem na dzień ma taki przepiękny, totalnie orzeźwiający kolor. Tutaj mamy leciutki krem, przy czym on jest dobra, wiem, że nie powinnam paluchami i tak dalej, ale słuchajcie, teraz myłam się, kąpałam, więc ja nie widzę problemu w swoich kremach, słuchajcie. Ja wiem, że to może być mało ekologiczne na dłuższą metę, wiadomo, że lepiej jest używać, w sumie to muszę Wam powiedzieć, że najlepiej by było właśnie jakimś patyczkiem i tak dalej, ale
kto by na to teraz zwracał uwagę, jest wcześniej rano i ja po prostu na to nie zwracam tak z rana uwagi. Krem jest bardzo, kurczę, coś mi do oka wpadło, ale dobra, krem jest lekki w swojej konsystencji, ale formułę ma taką bardzo, bardzo bogatą i odżywczą, więc to nie będzie krem, który jest totalnie leciutki jak mgiełka i który będzie zostawiał skórę taką, powiedzmy, suchą. Tutaj mamy takie dosyć mocne, patrzcie, i to nie wiem, czy to w ogóle widać, że do palców przykleja się po prostu ta skóra. Więc mamy tutaj utworzoną taką totalną barierę ochronną. No muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się fajnie sprawdzają te kosmetyki. Na stronie Awesome Cosmetics ja Wam właśnie chciałam jeszcze wspomnieć, że aktualnie mija rok od stworzenia i wypuszczenia właśnie marki Awesome Cosmetics na rynek. Z tej okazji są promocje nawet do 25%. I to ja tak już mówię całkiem od siebie. Ja dostałam do przetestowania te kosmetyki jako nowość, właśnie do wytestowania. Jak mi się sprawdzą, to mogę je Wam polecać. A że mi się dziewczyny sprawdzają bardzo fajnie, bo są takie naprawdę bardzo mocno odżywcze w pewnym wieku, no to już nasza skóra traci na jędrności, na gęstości skóry, więc tutaj też jest bardzo potrzebne takie dosyć mocne odżywienie. Także muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się ona sprawdza. Zerknijcie sobie właśnie na stronę, zobaczycie, jakie są promocje, te urodzinowe rabaty. To zawsze jak jest taki fajny, okazyjny rabat, to jest, słuchajcie, lepiej kupić sobie coś troszeczkę droższego. To znaczy lepiej, wiecie, o co chodzi mi? Łatwiej, bo są fajne promocje, fajne rabaty, to jest nam troszkę lżej, że tak powiem, właśnie kupić sobie coś droższego, tak jak ja, słuchajcie, sobie teraz już odchodząc od kosmetyków pielęgnacyjnych i marki Awesome Cosmetics, no to muszę Wam powiedzieć, że aktualnie na Ezebra trwają te promocje Summer Sale i jest tam mnóstwo zrabatowanych właśnie marek, które wchodzą w tą promocję, między innymi Saint-Tropez i Tan Expert, samoopalacze. Zamówiłam sobie dzisiaj rano dwa. Fajne promocje, kupiłam sobie jeden Saint-Tropez i jeden Tan Expert Mind Tan i muszę Wam powiedzieć, że będę sobie testować dwa nowe samoopalacze, dwie nowe marki, akurat tych nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa, bo wiem, bo i na Instagramie i właśnie w wiadomościach prywatnych też na Instagramie pisałyście, że nie ma nigdzie dostępnych tych samoopalaczy Elever Joy Sun Mousse. Ja aktualnie otworzyłam ostatnio, dwa dni temu chyba, nowe, ostatnie opakowanie, które miałam w zapasie. Wiem, że ich nie ma, ale nie wiem, dlaczego ich nie ma. I też na dobrą sprawę dostałam tylko taką wiadomość, że nie są w stanie powiedzieć po prostu, kiedy one się pojawią. Nie wiem, może zmieniają formułę, może coś tam zmieniają. Nie mam bladego pojęcia, dziewczyny. Też nad tym ubolewam, bo jednak to jest samoopalacz, który mi się fantastycznie sprawdzał i bardzo mi się podoba odcień tej opalenizny. Natomiast zobaczymy, przetestuję i dam Wam znać, jak będzie mi się sprawdzał ten samoopalacz Saint-Tropez i ten Tan Expert Mind Tan. No też wyższa półka cenowa, też zaszalałam, słuchajcie, kupiłam dwa, więc dwie stówki poszło, ale okej. Ostatnio nie pamiętam, kiedy sobie coś kupiłam, więc raz na jakiś czas też idźcie tym tokiem myślenia, że nie kupujecie za często. Dobra, także no, takie moje małe szaleństwo. I mówię, że raz na jakiś czas, moje drogie, moi drodzy, możemy sobie coś kupić. Bez żadnych wyrzutów, słuchajcie, sumienia. Zawsze kupujemy dzieciom do domu, myślimy o innych, o sobie już niekoniecznie, więc raz na jakiś czas, tym bardziej jak zarabiacie swoje pieniądze. Wiem, że wtedy jest w ogóle, jak się zarabia, w ogóle ciężko jest wydać na siebie większe pieniądze, jak się już ma dom, rodzinę, dzieci i tak dalej. Zawsze myślimy najpierw właśnie o domu, o dzieciach, mężu i tak dalej. Ale trzeba zmienić troszeczkę to nastawienie, żeby też właśnie pomyśleć o sobie. Pamiętajcie, ja teraz zabieram się za klejenie rzęsek bondingowych, bo no jakoś tak mi brakuje ich. No i powiem Wam, że tu mam jeszcze jeden model, który w ogóle nie otwierany. To sobie może te zakleję.
Bo czasami się mnie pytacie, jakie mam, że chociaż te są przepiękne. Te są zdecydowanie ładniejsze, bo powiem Wam, że one mają takie, są takie nieregularne, nie cięte na jedną linię, tylko są takie postrzępione i one mi się podobają. Te widzę, że są takim jednym wachlarzem, jednej długości. Też się czasami mnie pytacie, jakie mam rzęsy. To muszę Wam powiedzieć, że ciężko mi jest powiedzieć z tego względu, że ja lubię sobie mieszać różne modele, na przykład dwie kępki te, dwie kępki te, dwie te, ale klej cały czas mam ten sam, czyli ten klej z tego zestawu, o, co był w tym zestawie, który zestaw jest, słuchajcie, podlinkowany na YouTubie pod tym filmem o rzęsach bondingowych. Trochę filmów wstecz, komentarz jest przypięty i to jest właśnie ten klej i ten silk. Także ja sobie nakładam. O, teraz już przyjechała Kasia. Witamy się w niedzielę. Zabieramy się na wycieczkę. Pokaż, w co zawinęliśmy staty, w sukienkę. Jakbym się chciała jeszcze przebrać, to jeszcze mamy sukienkę i jedziemy w stronę domku powoli, ale pięknie jest. Pogoda fajna, udała się to. Mężu, jesteś zadowolony ze mnie, jak jeżdżę? Co? Tak? No dobrze. Dobra. Thank you.